Justyna Steczkowska, znana polska wokalistka, kompozytorka oraz autorka tekstów, w życiu prywatnym ceni przede wszystkim rodzinę. Jako żona Macieja Myszkowskiego i matka trójki dzieci, Leona, Stanisława i Heleny, dostrzega wagę zabezpieczenia ich przyszłości. Z tego powodu, mimo iż wielu rodziców wolałoby opóźnić tę decyzję, Justyna postanowiła działać proaktywnie. Co szczególnie zrozumiałe jest w świetle jej własnych doświadczeń. W ostatniej rozmowie z prasą, Steczkowska wyjawiła, że zakupiła posiadłości, które mają stanowić materialne zabezpieczenie dla jej dzieci. Ta decyzja wynika nie tylko z matczynej troski, ale także z osobistych doświadczeń Justyny, która w młodości sama zmagała się z brakiem stabilizacji finansowej. Sama za młodu nie miałam funduszy nawet na mieszkanie, mówiła. Podkreślając, jak ważne jest dla niej, aby jej dzieci miały łatwiejszy start w dorosłość. Dzięki strategicznym inwestycjom, które podejmują Justyna i jej mąż, Leon, Stanisław i Helena, będą mogli skoncentrować się na realizacji własnych pasji i celów, nie martwiąc się podstawami ekonomicznymi. W rozmowie z faktem podkreśliła: Jak ważne jest dla niej, aby zapewnić swoim dzieciom stabilniejsze podstawy życiowe. Zrobiłam to i każde dziecko dostało w prezencie coś, co spowoduje, że jego życie będzie lżejsze w przyszłości niż moje. Bo pamiętam, jak sama walczyłam z materią, nie miałam gdzie mieszkać i to mnie bardzo bolało, mówiła Justyna, opisując swoje doświadczenia z młodości, kiedy to brak stabilizacji finansowej znacząco wpływał na jej codzienne życie. Dzięki swoim wysiłkom, dzieci Justyny. Leon. Stanisław i Helena. Mają zapewnione solidne podstawy, w tym własne mieszkania, co jest dla nich nie tylko zabezpieczeniem, ale także daje wolność w planowaniu przyszłości. To przede wszystkim to, że mają gdzie mieszkać i mają swój kąt oprócz swojego własnego domu, było dla nas ważne, wyjaśniała. Justyna jest przekonana, że choć trudności życiowe mogą hartować ducha, dla niej priorytetem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i stabilnego startu. Uważam, że taki hard ducha może nie był potrzebny. Żeby człowiek się martwił, chudnął z braku jedzenia. Przetrwałam to wszystko, ale nie mam absolutnie do nikogo pretensji. Oczywiście, że to mnie zahartowało, ale swoim dzieciom daliśmy coś, żeby miały lepszy start, dodała. Dzięki temu podejściu. Jej dzieci mają nie tylko stabilizację materialną, ale także cenne poczucie bezpieczeństwa, za które są matce bardzo wdzięczne. W wywiadzie dla prasy podkreśliła, że dla niej równie ważne jest emocjonalne wsparcie, które jej dzieci otrzymują w rodzinie. Oprócz tego, że mają swój rodzinny dom, w którym są zawsze mile widziane i przez nas oczekiwane, to też mają własne miejsce na ziemi, poza rodzicami. Coś swojego, mówiła Steczkowska. Wokalistka podkreśla, że zapewnienie każdemu dziecku własnego konta jest wyrazem głębokiej miłości i troski, którą czuje wobec swojej rodziny. Justyna również zaznacza, że choć rodzicielskie zobowiązania były dla niej i jej męża dużym wysiłkiem, są to starania, które podejmują z pełnym przekonaniem i z miłości. Uważam, że z naszej strony to był bardzo duży wysiłek ale zrobiliśmy to z miłości do naszych dzieci, które niczego więcej od nas nie oczekują, niczego nie chcą. Są bardzo wdzięczne za to, co się wydarzyło, bo wiedzą, że rodziców kosztowało to wiele wysiłku i zdrowia.